Mamy do obliczenia pochodną takiej funkcji sinus od logarytmu naturalnego od x kwadrat. Czyli mamy pochodną złożenia trzech funkcji. No bo najpierw podnosimy x do kwadratu, następnie wynik działania tej funkcji dajemy jako argument funkcji logarytm naturalny. Następnie wynik działania logarytmu naturalnego staje się argumentem funkcji sinus. Czyli mamy złożenie trzech funkcji. Żeby to było bardziej, bardziej przejrzyste, to ja może napiszę złożenie jakich funkcji to jest. Czyli f od x to jest. Sinus x. Następnie mamy powiedzmy g od x to jest logarytm naturalny z x. No i ostatnia funkcja, ta najbardziej wewnętrzna, h od x to będzie x kwadrat. No i to, co tutaj liczymy, to jest pochodna złożenia tych trzech funkcji, czyli f w działaniu na g, a g działa na wynik funkcji h. No, przy takiej identyfikacji to mamy takie złożenie. No i zaraz się przekonacie, że nie ma w tym nic istotnie trudniejszego niż liczenie pochodnej złożenia dwóch funkcji, a z tym już jesteśmy dosyć dobrze oswojeni. No bo to, co trzeba zrobić, to trzeba zacząć od tej najbardziej zewnętrznej funkcji, od policzenia pochodnej tej najbardziej zewnętrznej funkcji po jej argumencie. No a jaka jest pochodna funkcji sinus? Ja może tu nie na dole napiszę. f od x. No to jest po prostu cosinus x. Czyli tutaj będziemy mieli po prostu cosinus. Od takiego samego argumentu, jaki był, czyli od logarytmu naturalnego z x kwadrat. No to jest jeszcze nie koniec, oczywiście. To jest dopiero pierwszy krok. Czyli tutaj mamy pochodną tej funkcji f od takiego argumentu, jaki był, czyli tutaj było g od h od x. Następnie liczymy pochodną funkcji wewnętrznej, czyli pochodną tak jakby tej, tej następnej warstwy. Na no, a następna warstwa to jest logarytm, pochodna logarytmu, czyli g' to jest 1 przez x. Czyli tutaj będziemy mieli pochodną logarytmu, pochodną logarytmu, czyli 1 przez argument tego logarytmu. A argumentem logarytmu akurat tutaj jest x kwadrat, czyli tutaj będzie po prostu x kwadrat. No i to nadal jeszcze nie jest koniec. Czyli tutaj mamy po prostu razy Pochodna funkcji g prime, ale od takiego argumentu, jaki był wcześniej, czyli od h od x. Dlatego napisałem u góry 1 przez x kwadrat, a nie 1 przez x, bo argumentem funkcji logarytm nie jest x, tylko jest x kwadrat. No i następnie przychodzi kolej na policzenie pochodnej tej najbardziej wewnętrznej funkcji, czyli x kwadrat. Pochodna funkcji x kwadrat to jest po prostu 2x, to pewnie wiecie. No i 2x to jest po prostu h' od x. Czyli widzimy, może tutaj napiszę to, że h' od x to jest 2x, żeby to już było porządnie. Czyli widzimy, że liczenie pochodnej funkcji złożonej, nawet wielokrotnie złożonej, to jest tak jakby obieranie cebuli. Zdejmuje się te kolejne warstwy od tej najbardziej zewnętrznej. Czyli najpierw liczymy pochodną tej najbardziej zewnętrznej funkcji, czyli w tym wypadku funkcji sinus. Więc żeby nie było wątpliwości, to ja może tutaj narysuję takie ramki, że to to jest po prostu pochodna tej najbardziej zewnętrznej funkcji, czyli funkcji f w tym wypadku, sinusa. To jest po prostu cosinus od takiego samego arg argumentu, jaki tam był wcześniej. Następnie liczymy pochodną tej następnej warstwy, tej następnej funkcji, czyli tego argumentu, który tutaj był w środku, czyli argument cosinusa to był logarytm od x kwadrat. Liczymy pochodną tej funkcji. Pochodna logarytmu to jest. Jeden przez argument. Czyli to jest g', to jest pochodna logarytmu, obliczona na takim argumencie, jak tam był w środku. No i następnie, jak już zajmiemy tę warstwę, to liczymy znowu pochodną tego argumentu, który tam siedzi jeszcze głębiej. No i w tym wypadku to już jest ostatnia funkcja h', i jej pochodna to było po prostu 2x. Gdybyśmy mieli tutaj nie x, a jeszcze następną funkcję, no to byśmy musieli pomnożyć przez pochodną następnej funkcji i tak dalej. No i jedyne, co tutaj nam jeszcze zostaje, no to jest ewentualnie uproszczenie tego wyrażenia, no bo pochodna już jest obliczona, no ale możemy to jeszcze uprościć, że to jest cosinus od logarytmu naturalnego z x kwadrat, no a tutaj możemy uprościć, no bo mamy 1 przez x kwadrat razy 2x, no to się skróci, czyli to będzie po prostu razy 2 Dzielone przez x. No i to jest wynik. Taka jest ta pochodna. Więc widzicie, że nie ma w tym nic specjalnie trudnego. Trzeba po prostu obliczać pochodne tych funkcji, których dana funkcja jest złożeniem, zaczynając od tej najbardziej zewnętrznej i kolejno liczyć pochodne tych funkcji wewnętrznych odpowiednio. No a jeżeli ktoś nie jest jeszcze do końca przekonany, że, że to właśnie tak należy liczyć. No to takie dodatkowe krótkie wyjaśnienie, dlaczego ten wzór, który zastosowałem góry, jest poprawny. No tutaj trzeba po prostu dwa razy skorzystać ze wzoru na pochodną funkcji złożonej. No jak mam funkcję, która jest złożeniem f od czegoś tam w środku, g od h od x. No i na razie nie patrzę, co tam siedzi w środku. Widzę po prostu, że mam f od jakiejś innej funkcji. No to jak jeszcze pochodną czegoś takiego, no to wiem, że to jest po prostu f prime. Od takiego argumentu, jaki był, no bo tego, tego już się nauczyliśmy, licząc pochodne funkcji złożonych w poprzednich filmach, razy pochodna tego argumentu, który tam był w środku, czyli razy pochodna tego, co jest w środku, a w środku mamy g od h od x, czyli akurat tak się złożyło, że znowu mamy funkcję złożoną. No to znowu musimy zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej. To, co było tutaj na początku, to ja już przepiszę po prostu, bo tu mamy g od h od x jako argument funkcji f. No i następnie pochodną funkcji złożonej. No to liczymy zgodnie ze wzorem, że to jest g' od takiego argumentu, jaki był, czyli h od x, pomnożone przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli przez h' od x. No i dostajemy dokładnie ten wzór, który ja tutaj napisałem wcześniej. Więc widzimy, że to wszystko się zgadza. I rzeczywiście, liczenie pochodnej funkcji złożonej, wielokrotnie złożonej, to jest takie obieranie cebuli i wielokrotne stosowanie tego wzoru na pochodną funkcji złożonej.